Siemanko, witam na biurku. Dzisiaj powrót do trochę zapomnianej serii, dawno nie nagrywanej, Kociołek Panoramixa. Witam was w czwartym już odcinku z tej serii. Długo nie nagrywałem, ale jeżeli długo nie nagrywałem, to znaczy, że nie miałem po prostu pomysłu. Teraz mam i wrócimy z przytupem. Co dzisiaj mieszamy? Tutaj mamy kubek, nasz napój. Tutaj mamy kolejny kubek, w którym znajduje się yerba mate. Już przygotowane, schłodzone trochę. Coś dziwnego, jasny sos sojowy i Schweppes w takim właśnie smaku. Obawiam się co do smaku tego trunku, bo wiem jak smakuje sos sojowy, a w połączeniu z yerbą ze Schweppesem, co naprawdę może być dziwne połączenie. Bez zbędnego gadania zaczynajmy. Pierwszą rzeczą, którą wleję, będzie nasz Schweppesik. Tak, do połowy. Schwepps jest zgazowany, jak możecie widzieć. Teraz coś, czego najbardziej się obawiam, tego dodatku najbardziej nie na miejscu. Dlatego... O, chyba za dużo kapłan. To nie będzie dobre. No i yerba. Yerbę uzupełnię. Tylko żeby tych fusów nie wylać, tego suszu całego. No, z wyglądu z daleka przypomina trochę Coca-Colę z jakimiś ziółkami. Ja skoczę po łyżeczkę, wymieszamy to i spróbuję, ale bardzo się boję co do smaku, bo wtedy chyba przesadziłem z tym sosem. Dobra, już jestem. Teraz mieszamy nasz wywar. Wiadomo, yerba mate ma właściwości pobudzające. Schweppes jest słodki i gazowany, a sos sojowy jest niesamowicie słony. I kurde, no nie wiem. Nie wiem, czy chcę to pić. No ale na tym polega ta seria. Robimy dziwne połączenia i pijemy to. Przynajmniej jemy, bo pianki również były. No dobra. No dobra, całego nie wypiję na pewno, bo jak to powącham. Zapach nie ma jakiś zły, bardziej czuć tu yerbę i Schweppesa. Naprawdę myślę, że głównie sos zabarwił to na taki ciemny kolor. Dobra, pijemy. No, w smaku oceniam to 4 na 10. Na pewno gdyby nie było sosu, to smakowałoby to lepiej, bo sama yerba ze Schweppesem ludzi. Ale nigdy nie polecam dodawać do napojów sosu sojowego. Mi w brzuchu coś tam się dzieje, więc nie polecam. No to oceniam ten napój na niskie 4 na 10. Wezmę jeszcze mojego łyczka. Nie polecam. Dobra, więc to byłoby na tyle z tego odcinka. Taki fajny powrót do serii. Myślę, że się spodoba. Jeżeli podobało wam się to wideo, to zachęcam do subskrybowania kanału, a jak już wiecie, do 1000 subskrypcji brakuje naprawdę mało. Dziękuję za oglądanie, do widzenia. Już? Dobra, kurde. Trzeba to wylać. Już tego nie będę pił. Co yerba się zmarnowała. Kurde. 4 na 10 to za dużo do tego. Dobra, idę to wylać.